Jak czytać po łacinie? Wymowa po łacinie jest właściwie bardzo prosta, a zasad bardzo niewiele. Samogłoski czytamy tak samo jak po polsku, na przykład w słowach amo, opus czy esse. Natomiast pojawiają się też w języku łacińskim dwugłoski ae, które będziemy czytać jak e, na przykład w słowie etas, i oe, które również będziemy czytać jak e, na przykład w słowie pena. Trochę inaczej sprawa wygląda ze spółgłoskami. Tutaj można zwrócić uwagę na kilka zmian. Qu będziemy czytać jak kw, na przykład w słowie aqua, czyli woda. Rh jak ry, w słowie retor, czyli mówca. Th to po prostu ty, jak teologia. Ngu to ngw, w słowie lingwa. I literę zapisywaną jak c możemy czytać niestety w dwojaki sposób. Jak k przed samogłoskami a, o, u, na przykład w słowie kantor. I jak c przed samogłoskami i, e, u, w słowie cinis. Jeśli pojawi się na końcu wyrazu, będziemy czytać jak k, na przykład w słowie lak, mleko. Podobnie będzie przed spółgłoskami, na przykład w słowie klepsydra. Zjawiskiem, które pojawia się w języku łacińskim, jest iloczas. Otóż samogłoski łacińskie mogą być długie i wtedy oznaczane są taką kreską nad samogłoską, lub krótkie i oznaczone są rodzajem takiego haczyka nad samogłoską. Ten iloczas jest niezbędny do prawidłowego akcentowania w języku łacińskim, ponieważ akcent w języku łacińskim zależy od tego, jaka długa czy krótka jest przedostatnia sylaba. Jeżeli ona jest długa, to słowo akcentujemy. Jeżeli jest krótka, to akcent przesunie się na trzecią sylabę od końca wyrazu. Taką sytuację mamy na przykład w słowie insula, które ma trzy sylaby: in, su, la. I sylaba su, druga od końca, jest krótka, więc akcentujemy insula. Czy Afrika, czy medicus.